Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj trzy piwa kooperacyjne, a łączy je to, że jednym z browarów kooperacyjnych i w zasadzie browarów gospodarzy jest browar zamkowy Cieszyn. Browar zamkowy Cieszyn, myślę, że swoją pozycję w branży piwnej, ale szczególnie wśród birgików, wśród piw rzemieślniczych, browarów rzemieślniczych, zbudował przede wszystkim współpracą z piwowarami domowymi. Oczywiście zaczęło się od Grand Championa i kolejnych Grand Championów. Później do Grand Championów doszły piwa według receptur piwowarów domowych, którzy nie byli Grand Championami, ale na przykład wygrali jakiś konkurs. Ostatnio miałem okazję na live degustować Desitkę. I pojawiają się piwa będące owocem współpracy browaru zamkowego Cieszyn i browarów rzemieślniczych. I właśnie trzy takie piwa dzisiaj będę degustował. Pierwszym chronologicznie jest guślarz, uważony z profesją, ponieważ nie mam szkła profesji, znaczy mam, ale jest to shaker z czasów, z ery shakera łupanego, więc darowałem sobie, więc jest koszulka profesji, żeby była równowaga. Nie mam też szkła piwowarowni, no tutaj będzie szkło Cieszyna, mam za to szkło browaru spółdzielczego z Pucka. To chyba będzie na pewno najdalsza kooperacja. Nie wiem, czy jest jakiś browar, który jest dalej oddalony od Cieszyna niż Puck. Pewnie coś w okolicach Szczecina. Myślę, że tam może być jakiś browar albo w samym Szczecinie. No w Świnoujściu. Tak, pewnie browar miedziowy 44 ze Świnoujścia jest najdalej oddalony od Cieszyna. To taką jeszcze kooperację by musieli zrobić. Aczkolwiek no, to jest browar restauracyjny. No powiem szczerze, że jeszcze kilka lat temu, jakby mi ktoś powiedział, że będzie browar zamkowy Cieszyn robił z kimś kooperację, to bym pomyślał, że chyba albo z Pintą, bo stoisko Pinty, Grzesiek Zwierzyna, Kraina Piwa, no bardzo blisko związani początkowo tak naprawdę współorganizatorzy Brackiej Jesieni, więc to się wydawało naturalny kooperant. A tymczasem nie, Pierwsze, znaczy dwa piwa są takie lekkie i na lato, jedno jest takie już jesienne. I mam wrażenie, że to Mojito Berliner Weisse cieszyńskie, tak, albo cieszyńskie Mojito, trochę jest spóźnione, to znaczy ono by powinno wyjść, nie wiem, w czerwcu, a miało chyba premierę teraz gdzieś koniec sierpnia. No ale póki co wrzesień no, jest różny, ale jest też momentami ciepły. Zobaczmy zatem. Mojito Berliner Weisse, cieszyńskie. 9 ekstraktu tylko, 3,5% alkoholu. Mojito Berliner, czyli połączenie dwóch światów, kubańskiego drinka Mojito, znaczy Mojito oczywiście, i niemieckiego specjału piwnego Berliner Weisse. Osobno zupełnie odmienne, razem tworzące niezwykłą harmonię orzeźwienia i lekkości, miętowo-limonkowe, kwaśno-słodkie piwo pszeniczne, które powstało w ramach współpracy Puckiego Browaru Spółdzielczego i Cieszyńskiego Browaru Zamkowego. Śmiało otwórz butelkę i zagraj. Zaznaj letniego orzeźwienia. Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, cukier trzcinowy, skórka limonki, mięta, chmiel, bakterie lactobacillus, drożdże. Ciekawe, czy to było sour in the kettle. Podejrzewam, że tak. Tu szkło browaru spółdzielczego, które moim zdaniem bardzo pasuje do takiego drinkowego piwa. Kapsel firmowy browaru zamkowego Cieszyn. No chyba limonka głównie, mięty mniej. Jak widzicie, dość obfita piana, też dość nonszalancko nalewałem. Jasno złote, zmętnione, z bardzo drobno pęcherzykową, obfitą pianą. O, czuć miętę, tak, taka mięta pieprzowa.
I rzeczywiście takie cytrusy, może i limonka, może i limonka. No tu wyraźnie czuć miętę, wyraźnie czuć miętę. Spróbujmy. No jest kwaśne. Teraz tak się zastanowiłem, że może to nie jest sour in the kettle, może to jest rzeczywiście kwaszone gdzieś tam w tanku, no skoro guślarz był wcześniej. Lekka mysza, czyli taka nuta THP chyba, tak? Którą mogą produkować laktobacilusy, czy... Właśnie nie wiem, czy laktobacilusy, czy bretanomycesy, ale no taka troszkę nuta specyficzna. W smaku mięta... No nie, jest, jest, ale nie jest nachalna. To nie jest piwo bardzo miętowe, żebyście mieli uczucie takie jak łyk piwa wzięty po rzuciu gumy jakiejś takiej miętowej. Nie, nie ma czegoś takiego, takiego chłodzenia na języku. Nie ma tej, nie ma efektu pasty do zębów. Pamiętam, że było takie piwo Kolender z miętolina z Lubrowa według receptury Agnieszki Wołczaskiej Prasolik, czyli Marusi, i ono było tak miętowe, że aż po prostu jakbyście pastę do zębów. Tutaj nie. Tutaj ta mięta jest subtelna. Limonka, fajna kwaśność. W ogóle fajnie kwaśne jest. Wyraźna ta kwaśność. No, tylko w tym pierwszym posmaku ten klej taki w sztyfcie się pojawił. Potem przykrywa go mięta, przykrywa go limonka. Nie jest źle. Bardzo orzeźwiające, niesłodkie, wyraźnie kwaśne, wyraźna kwaśność. Rzeczywiście na upały jak znalazł. Ten cukier trzcinowy mam wrażenie dodany do kotła, chyba bardziej, żeby był. Podejrzewam, że jak ktoś jest fanem mojito, to pewnie by oczekiwał, że ten cukier był dodany przed rozlewem, żeby troszkę to było słodsze. No nie jest, nie jest. Jest kwaśne, cytrusowe, miętowe, wyraźnie kwaśne, wyraźnie kwaśne. Ciekawe. Jak powiedziałem, szkło z profesji się nie nadaje, dlatego mam szkło z browaru z Lipska. Browaru, który jako jeden z pierwszych niemieckich browarów przywracał gozę, no pewnie jeden z dwóch lub trzech. Nazwa Goze pochodzi niby od miasta Goslar, ale właśnie okolice Lipska to były tereny, gdzie Goze było bardzo popularne. To jest podobno szklanka wzorowana w ogóle na oryginalnej szklance do Goze sprzed lat. Guślarz. No, jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje to do właśnie Goze, Goslar, guślarz, nie? Czyli ta taka, jak to powiedzieć, fonetyczna zbieżność. Goze, lekkie, słono-kwaśne piwo pszeniczne wywodzące się ze średniowiecznego miasta Goslar. Jest swoistym połączeniem niemieckich piw pszenicznych, Weizen i Berliner Weisse, z belgijskimi specjałami, Lambic i Witbier. Trzymasz w ręku owoc współpracy wrocławskiego browaru Profesja i cieszyńskiego browaru Zamkowego. Smaczku całości dodaje fakt, że powstało ono przy użyciu oryginalnych drożdży pozyskanych z piwa grodziskiego i bakterii wyizolowanych z kwasu chlebowego. To naprawdę niezły trunek. Piwo jasne, pasteryzowane, alkohol 4,5, woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, różowa, sól himalajska, kolendra, chmiel, bakterie Lactobacillus, drożdże, mętność i osadzon naturalny, bla, bla, bla. Dobra. 11 ekstraktu, 4,5 alkoholu. Klarowne, złociste klarowne. No dobra, leciutko, leciutko zamglone. Też obfita drobnopęcherzykowa piana. Ja wiem, jakiś owocowy. Niezbyt intensywny, dużo mniej intensywny niż mojito. Nie czuję za bardzo kolendry, bo była, tak? Bo tutaj była mowa.
Tak, jest kolendra. Nie czuję za bardzo kolendry. A. No. Jest to połączenie. Czyli jest kolendra, jest kwaśność. Taka, ja bym powiedział, bo tutaj jest napisane, że połączenie Weizena i Berliner Weisse, lambik i witbier. Z tym lambikiem to może troszkę na wyrost, aczkolwiek są takie gozy, które są bardziej dzikie. Natomiast raczej właśnie Berliner. Berliner z tą swoją wyraźną cytrynową wręcz kwaśnością. Nie jest wprost słone. Dlatego, że Gose wbrew pozorom to nie jest piwo, które jest ewidentnie słone, które mówisz, o jaka sól. Nie. Ta sól wbrew pozorom jest tutaj takim wzmacniaczem smaku. Skąd ona się wywodzi w ogóle? Prawdopodobnie woda, którą wtedy używano, była mocno mineralna. Mocno mineralna i to dawało odczucie, wiecie, jak macie taką mocno zmineralizowaną wodę, tak powyżej 2000 miligramów na litr tych chyba miligramów na litr wody, tych mikroelementów, to ona ma taki słony posmak od tych mikroelementów. I prawdopodobnie na takiej właśnie wodzie było ważone gozę, stąd jego słoność. No tutaj dodana sól himalajska. Tutaj bardzo czysto. Jest czysto, mimo tamtych, prawda, opowieści o zakwasie chlebowym, co by sugerowało, że może być tak właśnie dzikość jakaś taka, nie okiełznana. Nie. Jest wyraźna kwaśność. Nie jest to piwo w żaden sposób przegięte. Ta kolendra jest też subtelna. Ani nie jest mocno kolendrowe, ani nie jest przegięte z tą kwaśnością. Inaczej, kwaśność jest czysta. Taka właśnie berlinero-weissowa. Nie jest to kwaśność jakaś, ja wiem, idąca w jakąś dzikość. Jakieś właśnie lambiki. Nie, nic z tych rzeczy. Bardzo dobre, bardzo dobre. I na koniec potencjalny sztos. Czyli piwo uważone we współpracy z browarem kontraktowym, piwowarownia, chyba można powiedzieć z Krakowa. Angielski Lord Cieszyński, Barley Wine, 25 BLG, 10 alkoholu. Gratulacje, właśnie trzymasz w rękach niezwykłe piwo. Angielski Lord to trunek wymagający uwagi i spokojnej degustacji. Sięgaj po niego tylko wtedy, gdy masz wystarczającą ilość wolnego czasu, który możesz mu poświęcić. Angielski Lord jest owocem współpracy dwóch browarów, piwowarowni i Cieszyna. Wywodzi się z jednego z najpotężniejszych stylów piwnych, Barley Wine. Znaczy, wywodzi się, no po prostu to jest Barley Wine. Ta kwintesencja sztuki piwowarskiej, mocne, słodowe, intensywnie aromatyczne i wielce złożone piwo. Rozsiądź się zatem wygodnie i odkryj w spokoju jego wielowymiarowy charakter, który ewoluuje z każdym kolejnym łykiem. Piwo ciemne, pasteryzowane, alkohol 10, składniki woda, słody jęczmienne, pale ale, jasny i karmelowy, chmiel East Kent Golding oraz Warrior, drożdże. No spróbujmy, spróbujmy. Dużo sobie obiecuję po tym piwie. 0,3 butelka, dosyć zgrabna. W ogóle trzeba powiedzieć, że butelki są zgrabne i są z etykietami klejonymi tak tradycyjnie na klej, a nie samoprzylepnymi, wobec czego dla piwowarów domowych myślę, że jak znalazł. No, barley wine, czyli taka melasa, słodki taki aromat. Trochę karmelowy, trochę taki przypalony karmel. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze wyglądające. Klarowne, ciemno-miedziane, brązowe można powiedzieć, z drobno-pęcherzykową, ale bardzo niską pianą. Bardzo dobrze, znaczy, że nie jest przegazowane.
Trochę takie nuty opiekane marshmallow, czyli taki roztopione, wiecie, te pianki. O, bardzo dużo tego. Ale jest też goryczka. Jest goryczka. Jest sporo tej słodowości, takiej karmelowości, toffee ciągnącego się takiego. Fajnie jest to skontrowane goryczką, która jest tutaj wyraźna. Nie jest jakaś obezwładniająca, ale jest wyraźna. Rzeczywiście jest to takie English Barley Wine. Czyli w porównaniu do American Barley Wine w ogóle praktycznie nie czuć chmielu. Tutaj główną rolę gra słód. Pełnia, ale nie ulepkowatość. Nie jest alkoholowe. 10%. Czuć powiedzmy ciężar gatunkowy tego piwa. Ono jest dużo cieplejsze niż te dwa, które no, są z lodówki. To nie było tak schłodzone mocno. Więc czuć jego ciężar. Czuć, że to jest duże piwo, ale nie jest alkoholowe. Nie ma nut jakiś tam niewyczuwalny alkohol. Ani nie szczypie, nie piecze w przełyk. Może troszkę rozgrzewa tutaj. Trochę taki przypalony karmel. No, eleganckie. Eleganckie. Takie rzeczywiście nazwa bardzo dobrze dobrana. Bardzo dobrze dobrana nazwa. Chyba z samego swojego potencjału największy robi wrażenie. Pytanie, czy się nadaje do leżakowania? Myślę, że tak. Aczkolwiek nie jest to piwo, które jakoś wymaga leżakowania. To znaczy można je pić bez problemu obecnie, więc w związku też z tym ono prawdopodobnie bardzo dużo nie zyska. Ale jest wyraźnie goryczkowe, więc wydaje mi się, że nie powinno tracić na leżakowaniu. Więc myślę, że z tym pod tym kątem można się zastanawiać nad leżakowaniem tego piwa. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. No, myślę, że fajnie to wyszło. Dla browaru Zamkowego Cieszyn jest to pewnego rodzaju takie wejście trochę do, jak to powiedzieć, do bandy, tak? Do tego grona browarów rzemieślniczych, mimo że jest to browar regionalny przecież, kontrolowany ciągle jeszcze chyba przez duży międzynarodowy koncern, ale nic na siłę, nie przez jakieś wykupywanie browarów i tak dalej, na partnerskich zasadach myślę, że to trzeba to szanować. Dla browarów takich jak profesja spółdzielczy, a tym bardziej piwowarownia, jest to szansa na, jakby nie było, dotarcie do ludzi, którzy pewnie nigdy nie słyszeli o tych browarach, bo na pewno tego powstało dużo więcej niż zwykle te browary ważą i będzie miało to szerszą dystrybucję. Może trochę zabrakło takiej informacji właśnie o browarach, nie? Żeby tutaj dodać jeszcze fragment, co to jest za browar. No ale może... No zabrakło. Moim zdaniem tego zabrakło. Ale etykiety bardzo spoko. Naprawdę dużo informacji. Wszystkie w zasadzie, które nam potrzebne. No można jedynie się czepić. Angielski lord nie ma podanych drożdży. No ale to już są naprawdę... To już są naprawdę detale. Chyba najbardziej mi smakuje angielski lord, chociaż naprawdę gozę jest bardzo dobre. Przy czym ono nie jest przegięte. I
I tutaj no, niektórzy pewnie mogą mieć takie zastrzeżenia, o kurczę, w ogóle nie czuję, żeby było słone. No ale nie masz czuć. To ma być subtelne. Jak gozę jest wprost słone, to znaczy, że jest za słone. W żadnym nie wyczuwam żelaza, ale też nie będę sprawdzał na skórze. Nie, żebym się bał, że wyczuję, ale po prostu jeżeli mi się nie narzuca, to tego nie szukam. O, tutaj po ogrzaniu zdecydowanie miętowe, bardzo mocno miętowe. Mojito. Bardzo mocno miętowe. Może było za mocno słodzone i dlatego tam, chociaż nie, jest troszkę tej myszy. Jest troszkę tej myszy, czyli THP. No cóż, generalnie bardzo dobrze, ale jest tam taka nutka, której moim zdaniem tam być nie powinno. Moim zdaniem. Ale miętowość fajna, cytrusowość, nie jest słodkie, orzeźwiające. Myślę, że bardzo spoko. No, powiem szczerze, że gratulacje dla wszystkich browarów. Ciekaw jestem. No, wydaje się, że w Cieszynie chyba została tam wajcha przestawiona. Robimy, nie? Bo jeżeli tu nagle się pojawiają trzy takie piwa, to podejrzewam, że to nie jest ostatnie słowo Cieszyna. No i w sumie dobrze. Tutaj, jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to fajnym motywem byłoby na przykład... Na przykład Heineken kontroluje też browary mniejsze chyba w Belgii, jakaś, no, wydaje mi się, że marka Mortsubit jest kontrolowana przez Heinekena. Jakby taka kooperacja z Mortsubit, to by było grubo. Czy Alkenmaes? Wiem, że jakiś belgijski browar jest kontrolowany przez Heinekena, więc jakby taką kooperację zrobić, to by było fajne. No ale nie, no jak najbardziej popieram. Myślę, że warto spróbować, myślę, że wszystkie browary na tym zyskają i Cieszyn, i te trzy kraftowe, czyli Profesja, Spółdzielczy i Piwowarownia. No i o to chyba w tym wszystkim chodzi w kooperacjach, żeby wszyscy na tym zyskali. No i mam nadzieję, że zyskujemy my jako konsumenci. Wasze zdrowie.